Witam w kolejnym etapie instalacji Linuxa. Jestem Michał von Fleina, a dzisiaj przedstawię Wam, co zrobić tuż po pobraniu pakietów. Po pierwsze, musimy wypowiedzieć systemowi, jakich dysków on ma zamiar używać. Po pierwsze, wyczyścimy sobie konsolę, bo to jest teraz mało ważne, żeby był tak ekran po prostu zasyfiony. Tak, witajcie, jestem tutaj za kamerą. Głos nie jest nagrywany w postprodukcji, tylko mówię do Was na żywo, dlatego tak się też jąkam. A zatem, w jaki sposób powiedzieć systemowi, jakich dysków ma używać już po zainstalowaniu? Musimy użyć komendy genfstab. Najpierw zobaczymy sobie na sucho, jak ona działa. Kreska P. Kreska P znaczy się. I MMT. Ma powiedziane, że tylko jednego dysku używa. To jest błąd, ponieważ musimy mu powiedzieć, że ma używać również swappa, czyli MK, aha, swap on, a nie tak, swap on dev sda2. Powiedzieliśmy mu, żeby załączył swap. I teraz zobaczymy sobie. Pokazuje już dwa dyski, czyli pierwszy dysk, który jest dyskiem systemu operacyjnego i drugi dysk, który jest dyskiem swappa. I to jest poprawna konfiguracja. Teraz potrzebujemy tą konfigurację wyeksportować do pliku, czyli to jest tak, mógłbym nawet zrobić z jedną tą strzałką. Czym różni się jedna strzałka od dwóch strzałek? Jeżeli jest jedna strzałka, to wyobraźmy sobie, że mamy jakiś plik, który już istnieje, a tą komendą wpisujemy coś do niego. Mamy dwie opcje. Albo na końcu tego pliku dopisać to, co chcemy dopisać, albo skasować ten plik, znaczy opróżnić ten plik całkowicie i jedyne, co do niego wpisujemy, to są te informacje, które ta komenda nam zrzuca. Ja wolałbym wyczyścić ten plik, aczkolwiek instrukcja instalacji Arch Linuxa zaleca, żeby były dwie strzałki, żeby na końcu tego pliku nadpisać tylko kilkoma nowymi linijkami po prostu te dane, które będą z tej komendy wychodziły. Ja wolę jednak ten plik cały wyczyścić. Tak więc, ja wpisuję z jedną strzałką, zrobicie jak chcecie. /mnt/etc/fstab. Ten plik trzyma informację o... To jest tabela systemu plików, w której jest powiedziane, jakie system plików ma partycje, co ma być używane podczas instalacji Arch Linuxa. Jeżeli na przykład mamy dwa Linuxy, przypuśćmy Debiana i Archa, albo dwa Archa, przypuśćmy Arch 1 i Arch 2, to tak samo możemy, nie tylko możemy użyć tych partycji w systemie, które utworzyliśmy podczas instalacji, ale także możemy użyć partycji, które zostały już wcześniej utworzone, w wyniku czego obrócimy ten plik. Czy możemy użyć partycji Windowsowskich? To zależy. Możemy je zamontować, możemy ich używać, ale ja na przykład nie mogę używać, ponieważ są zaszyfrowane BitLockerem w moich wszystkich komputerach i niestety nie mam takiej opcji, żeby na Linuxie wprowadzać hasło do BitLockera. Ale to już jest inna sprawa. Ale również będziemy mogli używać partycji Windowsowskiej do przenoszenia plików z Linuxa na Windowsa i również możemy to w tym pliku edytować. Ale to pokażę Wam innym razem, jeżeli tylko mnie o to kiedyś poprosicie. Dobrze, zrobiłem tutaj genfstab. Teraz przenosimy się do jakby wirtualnej maszyny, do jakby wirtualnego emulatora tego naszego systemu operacyjnego, tego Archa, który instalujemy. Już jakby z instalatora wchodzimy sobie w system, ale ten system nie jest w pełni, to nie jest pełnoprawny Arch Linux, tylko to jest taki system mocno ograniczony, ale bez tego, bez wejścia w ten system nie moglibyśmy w całości kompletnie przygotować tego Archa pod normalne, codzienne używanie. Więc wpisujemy Arch chrot, tak zwany chrot właśnie, to się nazywa. /mnt, czyli katalog, w którym mamy zainstalowanego wstępnie Archa. Aha, zrobiłem głupią sprawę, bo jesteśmy tylko w sh, a jak zrobię bin bash,
to będziemy w normale naszym baszu. Ja generalnie preferuję basza, chociaż niektórzy lubią ZSH, inni wolą zwykłe SH, kto co woli. Ja wolę basza, wychowałem się z baszem na Ubuntu, więc mam do niego taki po prostu mały sentyment, że tak to powiem. Dobrze. Co pierwsze potrzebujemy zrobić? Pierwsze potrzebujemy powiedzieć komputerowi, jak się będzie nazywał, jak będzie się lansował w sieci. Echo von Flyna Arch ET Arch, czyli YouTube Arch, do pliku etc host name. Oj, wybaczcie, kamera. Host name przez N. No, elegancko. On jeszcze ma ten stary hostname, ale on się zmieni przy pierwszym uruchomieniu. Teraz potrzebujemy ustawić strefę czasową komputera. W tej chwili on wie, która jest godzina, albo nie do końca, bo jest 18.17 według niego. Więc musimy połączyć linkiem symbolicznym, czyli LNS, czyli tak jakby utworzyć skrót. No, to jest innym razem opiem. LNS, user share, zone info, Europa, Warszawa. Chociaż ja bym ustawił bielsko-białą albo Wystrą Śląską, ale niestety nie mamy możliwości wybrania dokładniejszego miejscowości, tylko możemy wybrać Warszawę. I teraz wpisujemy potem etc zone, nie, local time. Jakiś czas już nie instalowałem Arch Linuxa, więc mam takie po prostu pewne spaczenia. Dobrze. ATC local time. I śmigę. Teraz sprawdzimy datę, zobaczymy. I jak widzicie, jest normalna już godzina. Teraz potrzebujemy powiedzieć mu, że ma używać polskich, na przykład zamiast Friday March 18th, tam godzina po prostu, to możemy używać że po prostu piątek 18 marca po polsku. Tak samo system będzie, jeżeli my go tylko o to poprosimy, będzie korzystał z języka polskiego, kiedy to tylko możliwe, bo oczywiście nie wszystkie pakiety są spłoszone. Więc teraz poprosimy system, żeby używał języka polskiego i żeby pozwalał nam na polskie klawiatury, polskie pakiety i tak dalej. Tak samo, żeby w internecie przedstawiał się jako przeglądarka, że jest polską przeglądarką, że korzysta, że jest polskojęzyczną przeglądarką, bo polskich przeglądarek de facto nie ma. Ale że jest polskojęzyczną przeglądarką i żeby wyświetlano nam strony w języku polskim, kiedy to możliwe. A zatem, otwieramy edytor V. O tym, jak skorzystać z edytora V, dam wam linka do poprzedniego filmu, bo nie chcę mi się już opowiadać po raz drugi, jak tego V korzystać. Nie mam na to jakby nastroju. Potrzebujemy teraz edytować plik etc locale gun i jedziemy sobie, trzymając literę J na klawiaturze. Patrzcie, przytrzymuję literę J i jedziemy w dół. K, jedziemy w górę. J to jest w dół, K to jest w górę. H to jest w lewo, L to jest w prawo. Jesteśmy teraz w trybie przeglądania dokumentu. Jeżeli naciśniemy przycisk I, możemy pisać. Ale nie możemy przechodzić pomiędzy kolejnymi literami, nie możemy cofać się ileś tam znaków, nie możemy iść naprzód ileś znaków. Jesteśmy w trybie wpisywania. Nie możemy tego robić. Więc jak wyjść z powrotem do trybu przeglądania? Klikamy Escape. Jeżeli cokolwiek klikniemy w V i nie wiemy, co to jest, klikamy kilkukrotnie Escape, będziemy z powrotem w trybie przeglądania, na którym możemy chodzić sobie po normalnych naszych klawiszach. Co jeżeli zrobimy coś źle? To jest tylko jedna czynność, bo nie możemy wielu czynności cofać naraz. Naciskamy U. Litera U cofa ostatnią czynność. Jeżeli możemy po prostu kliknąć też A, żeby edytował literka po zaznaczonej literce na ekranie. Bo jeżeli klikniemy I, to będzie wpisywał przed.
A jeżeli klikniemy A, to będzie wpisywał POM. Co zrobić, żeby zapisać plik? O tym już niebawem. Ale mamy, jak widzicie, tutaj wielką listę wszystkich języków i wszystkich układów klawiatury, jakie tylko istnieją na świecie. Chcemy, żeby nasza klawiatura była w języku PL UTF-8. Więc, jak widzimy, tutaj mamy takie formaty napisane różne. Przypuśćmy tam AR, DZ, UTF-8, UTF-8. Potrzebujemy wyszukać format PL UTF-8. W wyniku czego wydajemy V komendę. Komendy w edytorze V wykonują przez, jeżeli jesteśmy w tym trybie zwykłym, bez edycji, czyli w tym trybie Escape, wpisujemy dwukropek i wpisujemy komendę. Ale to nie jest akurat najważniejsze. Teraz potrzebujemy znaleźć coś, więc dajemy pytajnik. I pytanie to jest po prostu wyszukiwanie, tak jakbyście nacisnęli Ctrl F. Teraz wyszukam to pl.utf-8. Jak widzimy, znalazł to nam. To się pali tutaj. Więc na literze L jedziemy w prawo. A nawet nie musiałem tego robić. Możemy się cofnąć. Jak zrobić, żeby skasować jeden znak? Bo nie ma, klawisz Backspace nie działa. Jeden znak kasujemy klawiszem X. Bez żadnych shiftów, bez niczego. I w trybie przeglądania tym na Escape'ie. Wciskamy X i usuwamy tego, tą kratkę na początku tej linijki. Dlaczego? Dlatego, żeby system nam tą kratkę odczytywał. Jeżeli jest zakratkowana linijka, to ona jest nieodczytywana przez system operacyjny. Ona jest tylko napisana. Kratki są używane, jeżeli chcemy, przypuśćmy, tworzymy program i chcemy dla ludzi, którzy w przyszłości może ten program będą edytować, bądź po prostu przeglądać, żeby wiedzieli, co ten program robi. To po prostu dajemy sobie kratkę po prostu w danej linijce i opisujemy, co dana część programu robi. To jest taki jakby komentarz do tego, co żeśmy napisali. To się tak fachowo się nazywa komentarzem. Dobrze. A zatem klikamy kilkukrotnie Escape, żeby wyjść z trybów jakichkolwiek edycyjnych i wpisujemy komendę zapisywania, czyli dwukropek WQ i że system może się pruć czasami, że przypuśćmy plik jest tylko do czytu czy coś, dajemy wykrzyknik, czyli wymuszamy zapisanie i wyjście z tego pliku. Klikamy Enter. O, to się dobra. Dałem wam o tym edytorze V. Nie musiałem robić kolejnego nośnika tam do jakiegoś filmu. Mam nadzieję, że zapaliście, czym jest edytor V. Jeżeli nie będziecie ciągle wiedzieli, to piszcie.